行，那是因为太远。Właśnie to było. Proszę przyjechać, proszę pana. Dobrze, zaraz przyjedziemy. Dzień dobry, policjant. Dostaliśmy wezwanie. Czyli tak, w tamtym budynku, od tam na parterze widzieliśmy, jak jakiś pan zastrzeliwuje drugiego pana. Przynajmniej tak nam się wydawało. Dobra, sprawdzę to. Dzień dobry. Dzień dobry, czy to jest pana lokal? Przynajmuję go. Tu dostaliśmy wezwanie od dwóch dzieciaków, że jakieś zło, coś tu jakieś było, jakaś szarpanina, coś, strzelanina. Czy to prawda? Strzelanina nie, ale szarpanina rzeczywiście. Pokłóciłem się z kolegą, wyrolował mnie, bo ogólnie odbił dziewczynę, jest słoną, parubą i tyle. Ale wie pan, dzieci to dzieci. Dzieci no, mogły wymyśleć strzelinę. Ale wie pan, dzieci nie kłamią. Wyglądały na bardzo przyjęte. No to może on to pozwoli pan, że się tak trochę rozejrzę? Proszę pana bardzo. Nie mam nic do ukrycia. No ale no, tu jakieś szafki zamknięte. Ale to było zamknięte od początku wynajmu. Aha. Właściciel. Jakieś dokumenty, ale dobrze, dobrze. No, bo myślę, że no, tu nic nie widzę, no, nic nie na razie to niepokoi, no. To myślę, że dzieciaki kłamały, no. Chociaż policja to nie są żarty, wie pan. Wzywanie policji to nie są żarty. O pan, to pan do nich idzie. No, no to już nieważne, to ja sobie już z nimi porozmawiam. A właśnie, a propos, a może pan podać nazwisko tego kogoś, z kim pan się kłócił? Tajemnica zawodowa. A tam tajemnica zawodowa, pan, ja jestem policjantem, ja muszę wiedzieć. No, ale to jest tajemnica zawodowa. Dobrze, no to prędzej czy później tak się dowiemy, a dobrze. Pan niech nie ucieka z kraju. A kim pan jest z zawodu, że... Sędzią. Sędzią, tak? Tak. No dobrze, no. Okay, to myślę, że tajemnica zawodowa... Jestem od pana wyżej, mogę pana zwolnić. Jakieś problemy? No dobra, no to zobaczymy, sprawdzę to. Dobrze, sprawdzę. Mam pana pod uwagę. Wiecie, że nieuzasadnione wyzwanie policji jest karalne? No to jak widzieliście naprawdę, no ale tam pan zaprzeczył, no to ja nie wiem, no. Wy z sędziakami, tamten pan jest sędzią, no to naprawdę, to są bardzo poważne zarzuty. Ale
żadnych śladów tej zbrodni? No, szukałem no i no nic nie znalazłem. No cóż. To myślę, że wam się dzieciakom coś chyba nie przyśniło albo przewidziało. Na drugi raz nie wiem, takich żartów, no bo inni ludzie też potrzebują pomocy. Ale to naprawdę widzieliśmy, my przecież nie kłamiemy. Spojrzę przez oglądę, jak widać to okno. No zaraz, stałem. No tutaj widzę załazane ten. Nie widzę, no. Jakbym coś widział, to bym dojrzał. Nic nie widzę. Coś wam się przyśniło, dzieciaki. To by się dało. No, to ja już uciekam, bo naprawdę potrzebuję jej ludzie, a ja na pewno nie będzie takich jaj, no bo razem już to zajęcie ukarali. No widzę. Kurczę, to nie może, ja przecież wiem, co się stało. Ojeju, no chyba, że może to pana oglądały. No ja też widziałem. Chodź, spojrzymy jeszcze. Ej, widzę tego gościa. Pokaż. Ojejku, no to jak on wynosi zwłoki tego drugiego człowieka. Co? Pokażę? Ojej, faktycznie. Ojej, co on drogo z tym zwłokiem? Ojej, ojej. Może on by musiał przez cały czas być. Jak ten pacjent w ogóle nie zauważył ten zwłok? Nie wiem, może musi założyć okulary. No i co teraz robimy? Może zawiadomimy policję? Nie, już drugi raz nam nie uwierzy. Co, zostawimy to tak? Może faktycznie to nie są jakieś martwe zwłoki i nam się wydawało, że on do nich strzela. Nie, no przecież wiemy co widzieć, my musimy to sami sprawdzić. A jeśli on będzie chciał nas zastrzelić? Będziemy ostrożni. Zastrzelimy. No dobra, tylko co będziemy robić? Wiesz co, powinniśmy sami tam pójść badać mieszkanie. No kurczę, chyba masz rację, ale to niebezpieczne. Poczekamy, aż nas na to zwiedzie. To znaczy, że będziemy musieli obserwować jeszcze dalej to mieszkanie. Wiesz, mam nadzieję, najpierw ty patrzysz, potem ja. No dobra. Ci powiem. A ja zanim długo będę musiał iść na obiad do babci. Ej!